Siedem rzeczy o życiu, które musisz wiedzieć. Życie jest po to, aby go przeżywać. Przeżywać, zanim umrzesz. Nie marnuj ani sekundy tego cennego daru. Jesteś tu z jakiegoś powodu. Nigdy nie przestawaj szukać tego powodu. Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można zobaczyć, ani nawet ich dotknąć. Muszą być odczuwane sercem. Oto siedem rzeczy, które muszę Ci powiedzieć o życiu. Pierwsza rzecz. Życie nie musi być takie poważne. Znajdź czas na zabawę i na radość. Alan Watts powiedział: to jest prawdziwy sekret życia. Być całkowicie zaangażowanym w to, co robisz w życiu tu i teraz. I zamiast nazywać to pracą, zdaj sobie sprawę, że to zabawa. Nie ufaj nikomu, kto mówi Ci, że życie musi być poważne. Nie wierz nikomu, kto mówi, że nie ma czasu na zabawę, radość, śmiech każdego dnia. Kiedy jesteś młody, życie jest tylko zabawą. Ważną lekcją, którą większość z nas dorosłych wciąż musi się nauczyć, jest to, że życie nie musi być aż takie poważne. Łatwo możemy zapomnieć, że nasze życie nie trwa wiecznie. Pewnego dnia Ty też umrzesz. Kiedy przypominamy sobie o naszej pewnej śmierci, kiedy przypominamy sobie, że nie wiemy, kiedy to wszystko się skończy, kiedy zrozumiemy nietrwałość naszego życia, może wtedy zaczniemy traktować wszystko trochę mniej poważnie. Większość ludzi tak ciężko walczy o pracę, o dodatkowe pieniądze, aby zaimponować ludziom, których tak naprawdę nie lubią. A ci ludzie i tak mają to gdzieś, ponieważ robią dokładnie to samo i myślą wyłącznie o sobie przez większość czasu. Poszukiwanie jednego osiągnięcia, tej jednej sumy pieniędzy, która sprawi, że wszystko będzie lepsze, ale pieniądze nie sprawią, że poczujemy się bardziej wartościowi. Tylko my sami możemy to zrobić. Może nie musimy tak bardzo stresować się naszą wagą, naszym wyglądem, naszym kontem bankowym lub tym, co myślą o nas inni ludzie. Wzywam Was, abyście spojrzeli na życie nie jak na walkę lub ciągłe napięcie lub cel, który jest gdzieś indziej i trzeba do niego dotrzeć, ale podróż, wyzwania, aby zobaczyć, ile radości możesz wycisnąć z każdego dnia. A wtedy, czy dostaniesz duży dom, czy super samochód, to nie będzie miało znaczenia, bo bez względu na to, co się stanie, będziesz mieć to, czego większość nie ma. Trzy rzeczy, których nigdy nie kupisz za pieniądze. A są to radość, wewnętrzny spokój i pasję życia. Stwórz życie, które jest przyjemne w środku, a nie tylko takie, które dobrze wygląda na zewnątrz. To w naszych najciemniejszych chwilach musimy skupić się, aby zobaczyć światło. Druga rzecz. Życiowe okoliczności nie powinny Cię definiować, no chyba, że Ty zdecydujesz się im na to pozwolić. Pozwól, że opowiem Ci fakt z życia. Od młodości aż po dorosłość życie będzie wysyłać Ci całe mnóstwo zdarzeń, których nie planowałeś. Te zdarzenia można by nazwać momentami budowania charakteru, lekcjami życia, wyzwaniami. Wysyłanymi po to, aby nadać Twojemu życiu więcej sensu. Sytuacjami, z którymi musisz sobie poradzić w swoim własnym czasie, na swój własny sposób. Wayne Dyer powiedział: jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmienią się. Jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na te życiowe wyzwania, możesz odkryć, że nie są to problemy czy nieszczęście, ale szanse na zmianę. Czasami nawet błogosławieństwo. Maya Angelou powiedziała: możesz nie kontrolować wszystkich wydarzeń, które Ci się przytrafiają, ale możesz zdecydować, że nie będziesz przez nie ograniczany. Nie walcz z życiem. Gdy wyzwania pojawią się w Twoim życiu, a gwarantuję, że tak będzie, upewnij się, że nadal będziesz mógł dać z siebie wszystko. Nie poddawaj się i nie rezygnuj.
bo nieważne ile razy upadniesz, ważne jest, abyś zawsze mógł się podnieść. Każdy upadek doda ci więcej siły i utrwali w tobie przekonanie, że za każdym razem powstajesz silniejszy. Przeszkody w naszym życiu są tak duże, na ile my im na to pozwalamy. Uwierz w to, że będzie lepiej dla ciebie lub dla kogoś innego, bliskiemu twojemu sercu. Upewnij się, że możesz znaleźć sens lub ukryty przekaz w którymkolwiek z wyzwań ofiarowanych ci na twojej ścieżce życia. Każdy myśli o zmianie świata, ale nikt nie myśli o zmianie siebie. Trzecia rzecz. Jeśli nie nauczysz się kontrolować swojego umysłu, twój umysł będzie kontrolować ciebie. Budda powiedział: umysł jest wszystkim tym, czym myślisz, że się stajesz. I to nie jest skrajne stwierdzenie. Mówi się, że ludzie mają ponad 60 tysięcy myśli dziennie. Lecz niestety, większość tych myśli jest ludziom sugerowana przez różnego rodzaju media i wiele z nich nie jest pozytywnych. Ludzie są programowani przez społeczeństwo, przez kanały informacyjne, przez media społecznościowe. Wierzą we wszystko, co tam zobaczą lub przeczytają. Są reaktywni. Biernie czekają na to, co przyniesie życie. Pozwalają decydować innym. Dzięki temu o wszelkie niepowodzenia mogą winić nie samych siebie, ale otoczenie lub niesprzyjające warunki. A gdy w ich życiu pojawia się wyzwanie, nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić, bo nie potrafią samodzielnie myśleć. Zamiast reagować spokojnie i rozsądnie, aby rozwiązać małe wyzwanie, reagują gniewem i wyolbrzymiają problem. Nauka kontrolowania umysłu i kontrolowania emocji jest kluczem do kontroli swojego życia. Nie staraj się kontrolować okoliczności, lecz staraj się kontrolować to, jak się czujesz. To jest ważniejsze niż kontrolowanie okoliczności, ponieważ jest to coś, nad czym nie masz kontroli. Kontrolujesz swój umysł i emocje poprzez codzienne rytuały, codzienną, konsekwentną pracę nad sobą, powtarzanie potężnych procesów, które, jak udowodniono, promują spokojne, pozytywne uczucia. Medytacja, codzienna wdzięczność, modlitwa, ćwiczenia fizyczne, detoksykacja od wszelkiej negatywności, w szczególności wiadomości z kraju i ze świata, negatywnych wpływów osób z twojego otoczenia i mediów społecznościowych. Wszystkie te rzeczy są niezbędne do życia w równowadze. Ostatecznie każda osoba jest odpowiedzialna za to, jak się czuje. Tak więc, gdy następnym razem, gdy zareagujesz w gniewie, wiedz, że to ty musisz popracować nad sobą, a nie okoliczności lub osoba, która cię zdenerwowała. Bez względu na to, co się dzieje na świecie, twój świat wewnętrzny może być magicznym i spokojnym miejscem. Jeśli nie idziesz z prądem, idziesz za wolno. Po angielsku brzmi to trochę lepiej. If you're not going with the flow, you're going too slow. Czwarta rzecz. Stwórz plan, aby pamiętać, żeby iść z prądem, czyli go with the flow. Jim Rohn powiedział kiedyś: jeśli nie zaprojektujesz własnego planu na życie, prawdopodobnie wpadniesz w plan kogoś innego. A wiesz, co ktoś zaplanował dla ciebie? Niewiele. Planowanie nie oznacza jednak przywiązania do wyniku. Gdy planujesz zabrać parasol na spacer, na wypadek deszczu, ale parasol się psuje, naucz się tańczyć w deszczu. Co to ma wspólnego z twoim życiem? Cóż, przez większość czasu w swoim życiu chcesz uniknąć zmoczenia. Na przykład chcesz uniknąć kłopotów finansowych, problemów zdrowotnych, problemów w związku lub problemów emocjonalnych. Złego dnia, złego tygodnia, złego roku lub co gorsza, uważanie całego swojego życia za jedno wielkie nieszczęście. Jak uniknąć życiowego deszczu?
unikniesz tego planując. Nie planując, żeby okoliczności były idealne, ale planując wykonywanie pracy nad sobą każdego dnia. Planując ćwiczenia i zdrowe odżywianie, aby Twoje ciało było silne, zdrowe i pełne energii. Planując codzienne rytuały, takie jak medytację, wdzięczność za to, co się ma, modlitwę lub czegokolwiek innego, zostawia Cię w harmonii. Wszystkie te rzeczy mają głęboki i złożony wpływ na Twoje życie. Ludzie, których przyciągasz, relacje, które przyciągasz i wzmacniasz. Co czujesz o samym sobie? Oczywiście nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem, więc gdy tylko pojawia się wyzwanie, kiedy pojawiają się czarne chmury i spada życiowy deszcz, naucz się tańczyć w deszczu. Go with the flow. Płyń z prądem i co najważniejsze, zaplanuj, żeby z powrotem wrócić na właściwe tory. Jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin, jeśli nie uda Ci się zaplanować, planujesz ponieść porażkę. Po angielsku brzmi to tak. If you fail to plan, you are planning to fail. Jeśli przejmujesz się tym, co myślą o Tobie inni ludzie, to na zawsze pozostaniesz ich więźniem. Lao Tzu. Piąta rzecz. Nigdy nie będziesz w stanie wszystkim dogodzić. Jak brzmi powiedzenie, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Nawet matka Teresa miała wrogów. Nieważne jak czysta jest Twoja dusza, rzeczywistość jest taka, że wszyscy jesteśmy różni. I przez te różnice wszyscy nadajemy na innych falach. Niektórzy ludzie nie są po prostu gotowi na dobroć, pokój, współczucie czy akceptowanie różnic. Tak naprawdę są ludzie, którzy nie są gotowi na nic pozytywnego. Nie pozwól, żeby to dotknęło również Ciebie. To nic osobistego. Odmienność jest rzeczą normalną. A z różnego sposobu wychowania, okoliczności i środowiska biorą się różnice w zdaniach i reakcjach. I tylko dlatego, że się z Tobą nie zgadzają lub są nawet przeciwni, nie znaczy, że nie można się z nimi dogadać, współpracować lub co gorsza, przeszkadzać im godnie żyć. To, czego nie chcesz robić, to walczyć z nimi i wprowadzać złą energię do różnych sytuacji. Pozwól tym, którzy różnią się od Ciebie, różnić się. Bądź osobą, która pozwala innym mieć odmienne zdanie. Idź dalej ze swoim życiem. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy czy ktokolwiek się z Tobą zgadzał. Bądź tak zajęty doskonaleniem siebie, żebyś nawet nie dostrzegł negatywnych wpływów idącym w Twoją stronę. Bądź skoncentrowany na wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiach tych, którzy chcą Cię słuchać. I zapomnij o tych, dla których to, co mówisz, jest obojętne. Bądź sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. Oscar Wilde. Szósta rzecz. Nie będziesz szczęśliwy, udając kogoś innego. Bądź sobą, i bądź dumny z tego, kim jesteś. Prawdziwe szczęście nigdy nie zawita w Twoim życiu, gdy będziesz udawał kogoś, kim nie jesteś, żeby dogodzić innym. Nie będziesz naprawdę szczęśliwy, nie będąc w pełni sobą. Bądź pewny siebie, będąc sobą wśród innych ludzi. Nie przejmuj się, że niektórzy Cię opuszczą, ponieważ właściwi ludzie zostaną przy Tobie. Właściwi ludzie, czyli ci, którzy akceptują i kochają prawdziwego Ciebie, czyli tego, kim jesteś naprawdę. Jak powiedział dr Seuss, bądź tym, kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają coś przeciwko, nie mają znaczenia, a ci, którzy mają znaczenie, nie mają nic przeciwko. To, jak ludzie traktują Ciebie, to ich karma. A jak Ty traktujesz innych, to Twoja karma. Wayne Dyer. Siódma rzecz. Traktuj ludzi tak, jakbyś Ty chciał, żeby oni traktowali Ciebie.
Ci, którzy tkwią w swojej niekończącej się niedoli, będą chcieli wciągnąć tam i Ciebie. Nie pozwól im na to. Nie pozwól nikomu zabrać Twojej radości z życia. Wayne Dyer powiedział kiedyś: kochający ludzie żyją w świecie miłości. Wrodzy ludzie żyją we wrogim świecie. Ludzie kochający siebie i innych żyją w świecie pełnym szczęścia i miłości. Zaś ludzie źli na siebie i na wszystkich innych wokół żyją we wrogim świecie pełnym nienawiści. Naturą niektórych ludzi jest to, że nie chcą widzieć szczęścia innych, ponieważ nie zaznali oni szczęścia w swoim własnym życiu. Wielu ludzi żyje we wrogim świecie i być może nie zdając sobie sprawy, próbują wciągnąć innych do tego wrogiego świata, żeby nie byli tam sami. Pamiętaj, kim jesteś. Nie dawaj się wciągnąć w tę otchłań. Jeśli pozostaniesz prawdziwym sobą, oddanym światu, pełnego miłości, oddanym swojemu dobremu samopoczuciu, pokojowi i szczęściu, w którym żyjesz każdego dnia, wtedy prędzej czy później wszyscy ci nieszczęśliwi ludzie przestaną próbować ciągnąć cię w dół, a zamiast tego zwrócą się o pomoc do ciebie. Poproszę, żebyś wpuścił ich do swojego świata, pełnego miłości. Bądź światłem dla tych, którzy krążą w ciemności i pomóż znaleźć im właściwą drogę. Bądź przykładem dla innych, nie tylko zmieniając swoje życie na lepsze, ale pokazując innym, jak można to zrobić. Eleanor Roosevelt powiedziała kiedyś: nikt nie może zmusić cię, żebyś poczuł się gorszy bez twojego przyzwolenia. Nie wpuszczaj goryczy innych w swoje serce. Oni też nie chcą tam być, ale potrzebują kogoś, kto wskaże im drogę. Mnóstwo ludzi cierpi, ale ukrywają to pod maską zgorzkniałości i osądu. Gdy kiedykolwiek znajdziesz w swoim życiu takie osoby, bądź dla nich światłem. Wskaż im dobrą drogę. Rozmusz ich dzień Twoim dobrem. Nawet jeśli tego nie odwzajemnią, bądź pozytywnym przykładem na tym świecie.